Pożar domu jednorodzinnego w Jeleniu w nocy z 10 na 11 października całkowicie spłonęła część budynku na dębie. Na miejscu interweniowało aż 6 zastępów straży pożarnej. Ciężką noc mają za sobą mieszkańcy jednego z domów zlokalizowanego przy ulicy Dom w Jaworznie. Chwilę po północy z 10 na 11 października doszło do pożaru w ich miejscu zamieszkania. W garażu tuż przy domu zapalił się samochód osobowy. 30 minut po północy dostaliśmy zgłoszenie o pożarze samochodu w domu jednorodzinnym. Po przejeździe na miejsce zdarzenia kierujący działaniami ratowniczymi potwierdził, że pożar w garażu, pali się samochód osobowy. Nad częścią garażową znajduje się pomieszczenie użytkowe, które również uległo całkowicie zniszczeniu. Natomiast budynek jednorodzinny, który przylegał bezpośrednio do garażu, w części na piętrze ze względu na wysoką temperaturę uległo całkowicie też zniszczeniu. W wyniku wysokiej temperatury straty odnotowano także w części mieszkalnej. Na miejscu interweniowały zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Jednostki z Jaworzna, łącznie 7 zastępów i 18 strażaków. W momencie wybuchu pożaru w domu przebywały 4 osoby, które samodzielnie ewakuowały się jeszcze przed przyjazdem służb. W budynku przebywały 4 osoby, na szczęście przed przyjazdem Straży Pożarnej te 4 osoby się ewakuowały bezpiecznie na zewnątrz. Policja ustala okoliczności wybuchu pożaru.